Niedawno na Podpromiu bezrobotni na targach pracy poszukiwali zatrudnienia, a w tym tygodniu w ramach siódmych podkarpackich targów edukacyjnych można było się dowiedzieć, jakie kierunki studiów skończyć, żeby praca sama nas znalazła, albo przynajmniej żebyśmy nie musieli jej szukać zbyt długo. Uczniowie szkół średnich, oprócz dobrej wymówki, żeby urwać się z lekcji we wtorek i środę, mogli poznać ofertę renomowanych uczelni z Polski i zagranicy. Nie zabrakło także stoisk wydawniczych, producentów i dystrybutorów sprzętu komputerowego, przedstawicieli mediów oraz reprezentantów szkół językowych i doskonalenia zawodowego. Chętni mogli sobie zrobić masaż i manikur, a jako pamiątkę z targów można było zabrać odciski swoich palców. Najbardziej oblegani byli przedstawiciele uczelni technicznych i kierunków ścisłych. Być inżynierem jest teraz na topie, a znalezienie pracy z takim tytułem jest o wiele łatwiejsze niż na przykład jako magister filozofii. Chętni mogli skorzystać z porad psychologów i doradców zawodowych. Dla maturzystów prowadzono warsztaty i szkolenia. Powoli w przeszłość odchodzi era studiowania dla samego studiowania. Młodzi ludzie chcą świadomie wybierać swoją drogę kariery i związany z tym kierunek studiów.